Nie ma, ktoś musi podchodzić, no wydaje się, że to będę ja, ale zobaczymy jeszcze. Dzisiaj miałeś dwie okazje, pewnie tylko No tak, no miałem okazję przetestować to przed ligą, udało się, także cieszę się z tego. Jak mamy traktować ten sparing, jako porządna jednostka treningowa, czy... Nie, no oczywiście, że jako jednostka treningowa, jest środa, w niedzielę. W niedzielę jest mecz, więc nie mogliśmy inaczej tego potraktować jak jednostkę treningową. No tak jakby najważniejszy moment będzie w niedzielę o 12:30, no i zobaczymy, jak rozpoczniemy ten sezon. Powiedz, jak nastroje w zespole przed tym pojedynkiem? No nastroje na pewno bojowe, jest to pierwszy mecz, chcemy dobrze zacząć tą rundę. No ale jak będzie, no to zobaczymy. No, liczymy na pewno na zdobycz punktową, żeby stamtąd wywieźć, bo wiadomo, gramy z Beniaminkiem, wiadomo, że z Beniaminkami się zawsze ciężko gra. No ale my już jesteśmy w tej lidze 2 lata, także no, musimy grać o punkty. I to też taki mecz z podtekstami, bo trenerem jest były trener Ludwinow Kaczmarek i w drużynie jest dwóch piłkarzy, Piotrek Karłowicz i Daniel Michalski. Ty z całą trójką nie miałeś okazji współpracować. No nie, ale to też tego odbierają, jak nie do tego podchodzą. No na pewno komuś tam mocniej serce zabije, no ale taka jest piłka, że raz się pracuje tutaj, raz gdzie indziej, także wydaje mi się, że te osoby są do tego przyzwyczajone. Dobra, dzięki. Dziękuję.